podziękowania dla oczywiście pierwszego wspierającego. Jest to Vincent Discord, bardzo dziękuję za wsparcie. Siema, dzisiaj sobie pogramy w najnowszą grę twórców Metina, czyli Mad World. Jest to przeglądarkowa gierka. A aktualnie jest chyba ostatnia alfa, jeśli dobrze kojarzę. Ja w to grałem już wcześniej, tam wrzuciłem jakieś bitki z bossami, ale stwierdziłem, że fajnie by było też wrzucić cały gameplay, no bo gierka ma mega fajny, mroczny klimat. No minus jest taki, że gierka jest w przeglądarce, nie? To ma swoje plusy i minusy. Ale tak, chodzimy sobie prawym, klikając, czyli tak w grach jakiś typu hack and slash i tak dalej. Kurde, ja sobie skipnę ten prolog, bo mi to jest niepotrzebne. I teraz tak, nie ma tu żadnego auto-trackera, musimy wszędzie sami chodzić, w sensie tracker questów jest, ale nie ma żadnego autoplaya. Więc tak, podnosimy sobie broń, pyk. Z tego co pamiętam były chyba trzy różne bronie, a to później tam zobaczymy przy skillach. Walka jest dosłownie taka jak w hack and slashach, czyli lewy atakujemy i tutaj QWER mamy skille. No, dokładnie tak to wygląda, pyk. No, to nas uczy, że mamy skille, to już akurat wiemy. O, kolejna grupka ma powidzie, pyk. Dobra, szybko poszło. Aha, i teraz mam uciekać przed nimi prawdopodobnie. I tutaj cyk. Graficznie całkiem spoko wygląda. To prawda moja postać tak z tymi włosami różowymi tak średnio. Ale. No i dobra, muszę iść tam. O, tutaj mamy nasze klasy postaci. Mamy tak, mamy mele. Tutaj są różne skille do mele. Rozwijanie skilli wygląda tak, że dodajemy sobie tutaj punkcik i to nam daje różne rzeczy na skillu, nie? Większy damage, większy range, cooldown reduction, mamy tak melee, range, elemental, shield, czyli rozumiem, że tank, abyssal, czyli jakiś dark mage, life, czyli healer, no i survival, to jest coś takiego jak mining i tak dalej, wydobywanie różnych rzeczy. Dobra, mam kolejną scenkę, ja tego oglądać nie będę. Okej, ja muszę chyba wybić te mopki teraz. A, co fajne jeszcze, że można mieć dwie bronie naraz założone. Później tutaj sobie je zmieniamy po prostu i mamy też inne skille do tej drugiej broni, nie? Czy możemy grać tak jakby dwoma klasami jednocześnie. Fajnie, że questy można skipować. Nie każda gra daje ten przywilej, że można questy skipować niestety. Dobra, pyk. Nam jakieś chłopy pomagają z wioski. Prawdopodobnie. Ja osobiście wolałbym... Okej, okay, wersja przeglądarkowa może być, ale dodatkowo wolałbym też wersję... klientową, nie? Jak ktoś chce, to może sobie pobrać klienta i nie musi grać za przeglądarkę, bo przeglądarka ma też swoje minusy. I teraz tak, dodajemy oczywiście co level punkcik do statystyk. Ja idę full damage, full attack, damy sobie. No i dobra, idziemy dalej. Tu mamy naszą mapkę pod M. Tutaj jakiegoś maila w ogóle mam. Tak, jest item mail. Coś dostałem. Dobra. I tutaj tak, tutaj mamy ognisko. Chcemy pogadać story, pyk. Kupujemy oczywiście. Skip. Ja naprawdę czasami się zastanawiam, po co twórcy tracą pieniądze na te wszystkie dialogi, cutscenki i tak dalej. No ale pewnie jest tam jakaś tam mała garstka osób, które to czytają. Ja mam naszego Adventure Booka. Dobra, to mi jest niepotrzebne. Idziemy do góry. Pyk. O, znowu musimy sobie pogadać. Dobra, idziemy nadal do góry. Dalej. Pyk. Tutaj znowu sobie gadamy z chłopem. O, ale to ugadanie jest kurde. Naprawdę. Powinno być skip all i skipuje większość tego questa. Jeżeli chodzi o rozmowy, nie? Dobra, zakładamy sobie nasz ekwipunek. A tutaj mamy jedzonko, które nas leczy. Jedynka, dwójeczka. To nas leczy, to daje manę. Mięsko można z tego co wiem ugotować na ognisku.
tego co pamiętam. Dobra, także lecimy dalej. Z tego co widzę, serwery są podzielone na channele, ale chyba nie ma więcej channeli aktualnie. Dobra, mapki rozwalone. Czyli musimy znowu sobie pogadać. Dobra, idziemy do góry. Prowadzi aż tutaj mi mapka. O kurde, jakiś mega wielki pająk. No ale nie jest jakiś super silny. Jestem ciekawy, jak będzie PvP wyglądało w tej gierce. O, i mogę dodać skilla? Czy mam nowego jakiegoś? O, mam nowego skilla. Czyli dajemy go sobie na dwójkę. Pyk. Czy tam na W w tym przypadku. A nie na dwójkę. Dobra, story progress, czyli lecimy dalej. I musimy zabić 6 pająków. O, możemy też sobie zbierać takie kwiatki. One tam dają, ten chyba akurat daje movement speeda na 30 sekund. I różne takie kwiatki dają różne bonusy. O, tu jest jakiś gracz. Jest też system PK. Mógłbym się odpalić i go zabić, ale nie wiem jak on ma trzeci level. Próbujemy? Kurde, nie pamiętam jak się odpala. No, nie pamiętam. Może jeszcze nie mogę się odpalić. Ale jest z tym PK, przynajmniej był w poprzednich alfach. Bo już się biłem z jakimś chłopem kiedyś. Dobra, jeszcze jeden pająk. Mamy to. Co widzę, to mobki chyba nie dają expa? Nie no, coś tam dają, ale zlogowane jest to straszne. Ja się zabijam mobkę i dopiero po chwili dostaję expa za niego. Dobra, tutaj sobie gadamy znowu z chłopem. Tutaj widzę coś takiego jak matpass, tego poprzednio nie było, czyli to jest... po prostu ten. Battle Pass. Różnymi nagrodami. A, czyli dostajemy golda z Battle Passa. No, takie kurde. Śliski temat. Jeżeli chodzi o gold w Battle Passie. Jak dla mnie. Gdzieś... aha, pod C była rolka. Czyli pewnie podczas PvP to się będzie przydawać. Żeby unikać ataków. A nie, czekajcie. Miałem wybrać sobie coś chyba. A kliknąłem po prostu crossbowa. No ale nieważne. Mamy naszego crossbowa. Te dwa są takie same. I mamy tutaj range skilla na crossbowa. Trzeba je sobie oczywiście rozdać. QE. QW. No i co? I wbijamy tutaj. I to chyba tabem się zmieniało? Zaraz będę musiał zobaczyć. Dokładnie, czy tam się zmienia. Nie, nie tabem. A tyldo, dobra, to ja będę musiał sobie po prostu zamienić na taba. Spacją się targetuje mobki, to jest przydatne do... akurat do range broni. Że po prostu idę sobie, trzymam prawy i targetuję sobie, klikam po prostu, spamuję spację, nie? I mi biję mobki. Także to jest akurat fajne. To idziemy, tu będzie taki bosik do zabicia. Dobrze pamiętam. Tak, siema. Musimy sobie pogadać. Tak, i tu jest taki mini bosik do zabicia. Pierwszy pajączek. Dobra, zamienimy sobie bronię. Robimy go trochę z miecza. Pyk. Kurde, ale dosyć tanki on jest. Dobra, zmienimy sobie znowu na kuszę. Q. No to Q jakoś super dużo nie bije. A W to jest odskok po prostu, okej. Okay. Wydaje mi się, że ogólnie z miecza więcej bije. Tylko kurde... ten movement mi do miecza nie pasuje w tej gierce. Tak dziwnie mi się bije z tego miecza. Dobra, mamy to. Pierwszy bosik rozwalony. Czy tam taki mini bosik. Jakieś runy powypadały.
Nie pamiętam dokładnie do czego są te runy. Czekajcie, bo ja coś dostałem. Abyssal Spore. Spore Powder. Okej. Nie wiem, co to jest, jakaś książka. Nie wiem, co to daje totalnie. Aha, to jest tepek po prostu. Chyba, teraz mnie tepnie tam do wioski. Tak czy nie? Tak? Nie? Tak. Dobra, mamy TPK. Pyk. No i wracamy oddać questa. Dostałem runy. Aha, i to się po prostu wrzuca w bronię. Elemental melee skill. Aha, bo to służy do upgrade'owania skilli. Dobra. Jesteśmy w domu. Pyk. Elemental skille. Kolejny melee skill, 10 punkcików. O, range skill. Kolejny range skill, dobra. Teraz możemy iść sobie z gościem pogadać. Pyk. I te zielone questy są chyba takie poboczne questy, które możemy robić, ale nie musimy. Jak mi się wydaje. Equip a title. Aha, tutaj. Dobra, czyli mamy title, który nam daje 20 max HP. No, ale nawet spoko te questy, można je robić, bo można się dowiedzieć różnych rzeczy z tego, nie? Teraz tak, czy możemy tutaj sobie to ugotować? Oczywiście, że możemy. Nie wiem, ile to trwa. Aha, tak pojedynczo nam skakuje do eku. 2, 1. No i dobra, mamy. I to teraz daje więcej HP niż nieugotowane, nie? Mamy story progress. Pyk. Dobra, ja muszę zobaczyć, co te staty. Max health, death. Nie, no idziemy w full attack, nie? Full attack. Tylko i wyłącznie. Tutaj mamy grzybki. I tutaj mamy shardy. Armor crafting i weapon crafting. Okej, okay, czyli te shardy są do craftingu. Broni albo zbroi. O kurde. Co tu się dzieje? Zostawcie mnie, a, bo ja tutaj muszę iść. No, chwilę to może zająć. Niestety. Czołganko. Pyk. Dobra, jestem. O Jezu. Ile klikania. Dobra, przeklikane. No i co? I teraz idziemy z powrotem tutaj. Pogadać sobie z chłopem. Czasami mam spadki FPS-ów na tej przeglądarce. I to mnie tak irytuje. Żeby w takiej gierce mieć spadki FPS-ów. No i to jest przez to, że ta gra jest na przeglądarkę, nie? Dlatego ja bym wolał, żeby była też możliwość pobrania po prostu klienta. A co mam tu zrobić? A muszę tutaj spację klikać też. O, no to mam czas w ogóle. No ale udało się. Pyk. I musimy wrócić tam. Wychodzimy z miasta chyba teraz. Pyk. Kolejna cutscenka. Do pominięcia oczywiście. No i dobra. Kolejny chłop. Kolejne klikanko. No i idziemy tam na lewo zobaczyć. Nie wiem, co to jest tutaj. To na dole 100 na 100, ten pomarańczowy pasek taki. Nie mam pojęcia, co to jest. Mam nadzieję, że nie żadna stamina. Na cokolwiek. A, być może to jest stamina na te, na rolki. Tak, czy nie? Tak, dobra, git. Dobra, co mam tu zrobić?
Muszę rozwalić 6 mobków takich. A mylą mi się przyciski, jedynki użyłem. Zamiast kół. No chciałem skilla użyć. Dobra, jakieś tam itemki lecą. Jakieś chłopy sobie biją. Jeszcze 3 muszę rozwalić. Może ja sobie z ręża pobiję trochę. Dobra, jeszcze 1. Ostatni mobek został do zabicia. O, tu są jakieś mobki. No i dobra, mamy to. Level upik. Przy okazji. Aha, i teraz jajka muszę zdobyć. Czyli gdzie? Gdzie to są jakieś... A, tutaj, dobra. Pyk. Mamy to. No i powrót do miasta. O, Z? A, to jest skok po prostu, okej. Nie, ta kusza tak średnio mi się podoba. Miałem być 4, ale to pewnie przez to, że jeszcze skilli nie mam na niej, nie? Trzeba mam w sumie 2. Ale jeden to odskok, czyli tak średnio do bicia mobków. No i oprócz tego mam 1 skilla. Zobaczymy, może jak będę miał więcej, to się przyjemniej będzie tą kuszą grało. Dobra, i co my tutaj mamy? Jakiś dziwny kamień. Connect. Move. Gdzieś poszedłem. Wsnęło mnie gdzieś. Okej, okay. Nie, tego nie pamiętam, chyba? Poprzednich alf? Nie wiem, zobaczymy co to jest. A tutaj muszę te mobki wybić. Dobra, jeszcze jeden został, ostatni mobek. Aha, i bossik jakiś. Tylko to Q chyba nie jest targetowalne, nie? Nie, to działa na zasadzie, że leci tam po prostu, gdzie mam kursor. To jest elita jakaś niby. Same założenia gry są spoko. To, że to robią twórcy Metina, to też jest fajnie, bo Metin jednak... No miał dużo wolności, jeżeli... Patrząc na to, jak teraz te gierki powstają, że nie można totalnie praktycznie itemami handlować i tak dalej, jak podejdziesz do kogoś, to nawet nie ma przycisku trade. To jest opcja, że tutaj będzie można normalnie itemami handlować. Nie będzie żadnego limitu na progres, na co liczę. Tak w Shit Arku na przykład. Pytanie, czy będzie grind, czy nie. Bo jednak do endgame'u... Nie wiem, nie pamiętam, który ja tam level biłem na poprzedniej alfie, ale chyba z 20 coś. To cały czas leciałem questami, nie? Tam jakiś dung był, ale grindu żadnego nie było. Nie wiem, czy tu będzie jakiś grind później, czy nie. Dobra, zmienimy sobie na mele trochę. Mele mam wrażenie, że kurde ma większy damage. Nie, może ten crossbow jest jakiś słaby po prostu i potrzebuje lepszego. Dobra, no i mamy to. Bosik rozwalony. To był niby jakiś taki story dungeon. Solo, którego trzeba przejść. Dobra, teraz mamy gadanko znowu. No i dobra, git. A, bo ja mam level w ogóle do rozdania. Okej. Okay. No i co? I w sumie to by było póki co na tyle. Możecie napisać, co myślicie o tej gierce. Czy macie zamiar pograć, czy nie. I widzimy się kolejnym razem.